Cześć, tutaj Mateusz i Kasia. Podróżujemy po Azji, jesteśmy aktualnie w Hongkongu przez kilka dni. Dzisiaj rozpoczynamy dzień od zwiedzania muzeów. Co? Kulturowo, tak, odchamiamy się. Tutaj mamy Muzeum Science, czyli Muzeum Techniki. I tam mamy tutaj Muzeum Historii Hongkongu. Akurat dzisiaj dobrze trafiliśmy, bo w środę są wejściówki za darmo. Normalnie podobno kosztuje $10, więc akurat skorzystamy, mamy fajną okazję. Także zapraszamy na zwiedzanie muzeum. I dokładnie tak jak mówiłem, tutaj jest wejście, dzisiaj jest wejście za darmo, przez bramki się przechodzi, po prostu się przechodzi. Tutaj można sobie wziąć mapkę, jak się poruszać po muzeum i zaraz właśnie musimy się z nią zapoznać, żeby wiedzieć gdzie co iść. Wydaje nam się, że to muzeum jest bardzo podobne do Muzeum Kopernika, chociaż w Muzeum Kopernika nie byliśmy. Ale jest tutaj też fajnie, jakieś takie właśnie głównie dla dzieci, jakieś różne zabawy, gry, nauka przez gry i zabawy. Jesteśmy teraz w jakimś dziale, który przedstawia, dotyczy wielkiego zderzacza hadronów CERN. Tak mi się wydaje, o ile przeczytałem. Symulator ruchów molekularnych. Możemy tutaj sterować. O, tym pokrętłem zmieniamy prędkość. Możemy zwolnić. Możemy przyspieszyć. Lub tutaj tym niebieskim przyciskiem całkowicie wszystko wyłączyć, wtedy wszystko staje. A jak puszczę, to znowu cząsteczki zaczynają się ruszać. Ciekawe. Tutaj jest model do produkowania kulistych chmur. Mocniej. A tak bardziej na środku. O, właśnie. Jeszcze raz. Fajna zabawka. Nawet dorośli ludzie mogą się pobawić. A tutaj można puszczać bąble powietrza w takich... O, właśnie, w ten sposób. No, ale jest jasno i nic nie widać. Jest za bardzo jasne to. Wchodzimy teraz do świata luster. To jest ciekawe, bo obraca o 90 stopni. Nie wiem, czy będzie widać. O! To jest ciekawe lustro. Ponieważ możemy wejść do środka i zobaczyć samego siebie, tylko że od tyłu. O kurczę, naprawdę można się nieźle spsychodelić. Można tutaj sprawdzić, jaka jest temperatura dłoni. Jak się rozkładać temperatura, o. Możemy zobaczyć wielkości mózgów. To jest mózg ryby, to jest mózg ptaka, to jest mózg delfina. Ten trochę większy jeszcze, to jest mózg psa. Szympans, a ostatni? No, tak bije serce, jak się je. Aha. No. Szybko.
To jest symulator ciśnienia krwi. Ile trzeba pracy włożyć. A tutaj są narzędzia używane do wiercenia w czaszce. Teraz jesteśmy w jakiejś sekcji odnośnie wody. Można tutaj zobaczyć, jak działa pompa wodna. To jest filtracja. Tutaj gdzieś jesteśmy. Zastanawialiście się kiedyś, jak działa licznik na gaz? Ja się zawsze zastanawiałem. I tu można sprawdzić właśnie, jak działa licznik na gaz. Kręcąc tą wajchą napędzamy jakby taki wirnik, który powoduje przepływ powietrza. I mamy dwie membrany, które na zmianę pracują. Jedna jest z tej strony, druga jest z tyłu. I taką przekładnią napędzają licznik. No to już wiem, jak działa licznik na gaz. To jest bardzo ciekawe. To mnie zawsze nurtowało. Jak to działa? Teraz już wiem. A to co to? Licznik wody. Tutaj możemy nagrać program telewizji, na przykład dziennik. Jesteśmy właśnie w sali konferencyjnej. Tutaj jest mikrofon, to panel sterujący. To jest kamera, a po drugiej stronie, w drugiej sali jest Kasia i mamy właśnie konferencję. Ale co, ty jesteś w Londynie? No, jestem w Londynie. A ja gdzie jestem? W Hong Kongu. Aha. I mogę ruszać tej kamerą. O, ale coś do góry nie działa. Więc przesunąłem. To na razie, bez odbioru. Jest i wyjście. I po wyjściu co? Oczywiście sklep. Sklep. Żeby nakupować sobie zabawek. Co masz? Co to? Magic Garden? Nie, jakiś Magic Garden. Jesteśmy już przed wejściem do Muzeum Historii Hongkongu. I chodzimy. Niestety w Muzeum Historii nie można było nagrywać, więc bo będzie bardzo mało materiału. Było mało materiału, więc niedużo zobaczyliście. Dosyć ciekawe, fajne informacje. Było sporo takich jakby działów historycznych i przy każdym dziale historycznym było takie mini kino z projektorem, gdzie można było sobie pooglądać przygotowany program na ten temat. Bardzo ciekawie, mi się bardzo podobało. Można trochę poznać historii Hongkongu. No niestety cały czas pada. Wracamy do domu. Jedziemy właśnie tramwajem. Ogólnie właśnie w tej chwili wybieramy się na wyścigi konne. To jest w okolicach Happy Valley. Ogólnie chyba tor wyścigowy nazywa się Happy Valley. A tak właśnie wyglądają też. Przy okazji możecie zobaczyć tramwaje w Hongkongu. Niestety na bilecie, który my mamy, najtańszym, nie ma wstępu.
tak wygląda program gonitw. Niestety wszystko po chińsku. Może też jest wersja po angielsku, myślę, że jest. Ale dosyć spora, to cała gazeta. W Warszawie są chyba dosyć mniejsze. No, to jest tego książka. A ten jest ogromny? Ten jest jakiś ogromny, nie wiem, jak się to połapać. Zjedzenie jeszcze nie umrze, są jakieś różne fast foody, ryże i tak dalej, jest McDonald's, więc tu wszystko, o tutaj nawet takie obcinają. O, takiego hot doga to bym sam zjadł, ale pycha, nie mam. Sobie hot doga, ale jest ogromny. Po prostu ma ogromną kiełbachę. Co prawda kosztuje $46, czyli 23 zł. Jest po prostu pyszny. Dobra, taka prawdziwa kiełbasa. No naprawdę porcja jest konkret. Wracamy z wyścigów i tak jak tutaj widzicie, to jest zejście takie długie do metra. Lekko pochyłe i tutaj mieszkają bezdomni i niezłe zderzenie, taki kontrast, bo przed chwilą przed wejściem na loże VIP stały jakieś Maybachy, Tesle, Range Rovery, a tu dosłownie 100 metrów dalej takie widoki. Ale jak to mają naprawdę kulturalnie, jakieś łóżka. Mieli nawet kanapę i jakieś sofy eleganckie.